Hej wszystkim, co tam? Z tej strony Srupel, a to jest kolejny filmik po polsku. Postanowiłem go zrobić, ponieważ dostałem wiele wiadomości z tymi czasy na YouTube, w grze od was. Także wiele was chciało dołączyć do mojej gildii, to także coś o tym wspomnę w tym filmiku. No i te komentarze, wiadomości zachęciły mnie do tego, że po prostu zrobić po raz kolejny ten filmik. W języku polskim. Po raz kolejny. Dlaczego powiedziałem po raz kolejny? Nie wiem, ale nieważne. Tak mówicie, tu jest nowe konto. Ma ono Pumpkin Duke'a. Przy okazji bardzo wielu was prosiło, żebym jakieś tam konto im załatwił czy coś. Ciężko by było mi dla każdego załatwić konto. Ale specjalnie tylko dla Polaków. Rozdam to konto. Jak widzicie, ma ono dwóch legendarnych bohaterów. Niestety na tym koncie jest nazwa, ale sądzę, że to nie będzie jakiś tam duży problem. Zobaczmy. Mamy tutaj Pumpkin Duke'a z 2.5 slowdown, spowolnienie. To nawet nie najgorszy. W mojej opinii bardzo przydatny przy bossie. Ale to... tam mniejsza tam o to. I mamy Succubusa z Deadly Strike, też bardzo dobry talent. Tylko 1.5, ale nawet jeśli to zadaje aż 3 razy więcej obrażeń, znaczy ma na to 10% szansy. Jak miałem ninja z 1.5 Deadly Strike, to naprawdę uderzał za 10 tysięcy, 11 tysięcy, jakoś tak. Tak więc teraz zasady tego, kto wygrywa i dlaczego, jak, po co. Długość tego konkursu, nie wiem zbytnio, zobaczę się ile osób weźmie w nim udział. I na czym to ma polegać? Zapewne większość z was ma tam jakichś kolegów z gry, z gildii i tak dalej, i tak dalej. No i osoby, które potrzebują jakiegoś takiego konta z Pumpkin Duke'em, bo po prostu nie mieli szczęścia w grze, muszą poprosić swoich kolegów, aby napisali o nim. Możecie kilku poprosić, ilu chcecie, ilość jest dowolna. I niech wasi koledzy napiszą pod tym filmikiem w komentarzach, dlaczego to akurat ty powinieneś wygrać to konto? Jeżeli niestety jesteś takim samotnym wilkiem, nie masz tam żadnych kolegów, nie jesteś w żadnych gildiach i tak dalej, to możesz po prostu o tym napisać i postarajcie się być jakieś kreatywni, nie tylko napisać dwa zdania, na przykład coś typu nie wylosowałem nigdy legendarnego, proszę, chcę wygrać to konto, coś w tym stylu. Żeby takie jakieś konkursy wygrać, trzeba się trochę wysilić, przynajmniej te szare komóreczki, niech popracują kilka minut. Okej. Okay. Teraz przejdźmy może do bardziej ciekawych rzeczy dla tych, którzy nie chcą wygrać tego konta. Tak, ma tu bardzo dużo e-maili, kont. To jest XDylon, jakiś tam... Nie, jakiś tam tylko Abominator, youtuber. Ma tam ponad 1000 widzów chyba. To jest Kobi, bardzo znany. Zaczął nagrywać Castle Clash przed Saint Sevenem. Moje smurfa konty. Tylko pytanie, co ja chciałem? Aha, ja chciałem tutaj iść, dokładnie. Okej. Okay. O, przy okazji, jeżeli zdążycie, dzisiaj jest konkurs, w którym można wygrać Moltanikę, nie trzeba nic płacić, można za darmo wziąć w nim udział. I to nie, nic takiego specjalnego nie trzeba robić. Klikacie go to page. Tutaj się wam ładuje takie okienko. Macie tutaj informację, że rozdają 12 smoków. I jeszcze 9 do wygrania zostało. Ja to już tutaj zrobiłem, ale to macie kiedyś, że klikacie sign in. Musicie minutkę pograć na swoim koncie i potem klikacie open chest. Nie rozumiem, dlaczego ustawili tutaj 6 skrzynek, skoro nie mamy żadnego wyboru, którą otwierać, którą nie. Może po prostu tak dla ozdoby zrobili. Bo jest tylko możliwość kliknąć open chest bez żadnego wyboru, którą chcecie otworzyć, ale to już tam mniejsza o to. Jak widzicie, to jest mój smurf account co ja mówię, co po angielsku teraz rozmawiać, jakoś tak z przyzwyczajenia, jak nagrywam. Moje drugie konto, na którym nagrywam serię tylko z zielonymi bohaterami. Jak widzicie, dosyć sporo zmian było, dawno nie nagrywałem. Rozumiecie, wakacje, takie tam rzeczy. I co tutaj powiedzieć? Rezultaty takiej gry
są naprawdę szokujące, chociaż się ich spodziewałem. Jak widzicie, sporo chodzę na rejdy. Jeszcze nie mam dużych lutów, dużo ten... dużych surowców, które mogę zgrabić. Ale dochodzę już do 200 wygranych i tylko 34 przegrane. Te przegrane były na początku gry, kiedy miałem jeszcze niskie levele. I to idealnie pokazuje, jak świetnie wyważone konto z proporcjami punktów do leveli bohaterów może działać. Weźcie pod uwagę, że to są zieloni bohaterowie. Najgorsi w całej grze. No, ja tam do końca nie sądzę, że oni tam są najgorsi, ale wiadomo, niebiescy mają więcej życia, więcej ataku, lepsze umiejętności. I różnica jest spora, a o fioletowych legendarnych to już nawet nie wspominam. Dodatkowo, jeszcze taki jeden trik. Dzisiaj takie drobne porady dla bardziej dla początkujących graczy, bo większość właśnie osób, które mnie oglądają, są początkujący gracze. Ale coś też z bardziej zaawansowanych rzeczy też porobię. Jak widzicie, tutaj są bazy bohaterów. I co ja chciałem zrobić? A tutaj tam przestawiłem to akurat. I ta baza była bardziej wysunięta tutaj. W takim przypadku widzicie, że zasięg tej bazy sięga poza obszar murów. Wtedy, kiedy przeciwnicy idą tędy wzdłuż muru, naokoło, omijają go nie atakując, ponieważ grubość jest wystarczająco duża, to wtedy nasz bohater zaczyna biec tutaj albo tędy, wyskakuje poza mury, zaczyna tutaj atakować ich i gonić, bo jeżeli oni są szybcy, to nie jest w stanie ich uderzyć. Zaczyna ich gonić, gonić, gonić i w takim rezultacie przebiega jakąś odległość, nie jest w stanie ani razu uderzyć i kompletnie w niczym nam się to nie przydaje. A jeszcze gorzej, jak przeciwnicy mogą oddać, zaatakować go. Wtedy on samotnie walczy, bez pomocy pozostałych bohaterów. I można zrobić taki myk, jak postawić tutaj jeden mur. Co to robi? Powoduje to otóż to, że bohaterowie zamiast iść wzdłuż tego muru, idą jedną kratkę dalej. Oni idą tutaj, 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 żeby po prostu ominąć ten kawałek muru. I to samo z drugiej strony. To jest naprawdę bardzo pomocny trik, jeżeli macie duży zasięg baz bohaterów. To samo się tyczy, jeżeli chodzi o wszystkie inne designy, rodzaje baz. Tak samo jak 40 do 1, 40 to 1, i jakiekolwiek inne bazy, diamenty. Więc naprawdę jest to pomocne. Druga rzecz. To jest bardziej do wszystkich osób. Co prawda budynki aż tak bardzo nie zwiększają majta. Jak się ma wszystkie budynki na maksa wybudowane, to dają tylko coś koło 5000, nawet troszeczkę mniej, tak sądzę. I w porównaniu to do tego, jak najlepsi gracze grają, mają po 70, prawie 73 tysiące majta. To te 5000 to jest pikuś. I wiele osób pyta się mnie, jak zwiększyć majt, skąd to się bierze. To pierwsza rzecz. Jeżeli macie dobrych bohaterów i nie macie problemów z rejdowaniem, ze zdobywaniem surowców, to jest największy problem, jeżeli zwiększacie swoją ilość punktów. Zwiększacie ilość punktów, macie trudniejszych przeciwników. Oni mają mniej surowców przeważnie, bo tak jest, że mają puste skarbce, mocne garnizony i mocnych bohaterów legendarnych. Ale jeżeli wy też macie mocnych bohaterów legendarnych, macie, nie macie problemów ze zdobywaniem surowców, możecie do tego używać dodatkowego konta i po prostu sobie przelewać. Robiłem o tym jeden filmik, możecie poszukać jak użyć drugiego konta do przesyłania surowców na nie. Więc pierwsza rzecz. Ulepszacie wszystkie zaklęcia na poziom 5. Dokładnie, wszystkie po kolei, po kolei. To zajmie dużo czasu. Na swoim głównym koncie jeszcze mam Feniksa na 1, Snowstorm też na 1, Arias Frenzy na 5, Disaster mi się na 4 robi, Meteora mam na 4 i potem zabiorę się za Guardian Angel, bo na 3 zostawiłem, żeby po prostu koszty tego zaklęcia były niższe. Druga rzecz. Ulepszacie wszystkie jednostki po kolei. To naprawdę dużo, dużo majta daje. Te ostatnie drzewka na samym dole dają po 1000 majta za ulepszenie. Więc to nie są jakieś tam drobne rzeczy.
Kolejna rzecz. Majcie dostaje za bohaterów, dlatego jeżeli nie szkoda wam gemów, możecie odblokować wszystkie wolne miejsca w Heroes Alta. Jest ich bodajże 60 wszystkich. I najwięcej punktów dają nam legendarni, potem niebiescy, potem zieloni. Potem są jeszcze takie mniejsze aspekty, co nam dają Might. To jest oczywiście talent. Nieważne, czy to jest 5-5 tam score, czyli najgorszy talent, czy 5-5 Revitalize. Oba dają tyle samo punktów, chyba jeden punkt wyżej w talencie to jest 10 albo 20 chyba Mighta punktów więcej. Nie jestem tutaj pewien, ale jeżeli macie bohaterów z talentami 5-5-4-5 i macie bohaterów z talentem 1-5, to ja bym się pozbywał tych 1-5, jeżeli nie są wam potrzebni na przykład, bo to są duplikaty. Tak, po prostu zapełniacie sobie to legowisko bohaterów, całe sobie zapełniacie, zostawiając dwa wolne miejsca na nagrody. Pozbywacie się po kolei wszystkich bohaterów ze słabymi talentami, zostawiacie tych z najlepszymi. Potem drugą rzeczą, która daje Might, to są skille. Ja tak sądzę, że nie warto ulepszać skille dla Mightu, dla punktów, chyba że są nasi główni bohaterowie, których używamy. Dla duplikatów to może tylko, jeżeli macie dużo szerdów, to ewentualnie do garnizonu możecie ulepszyć tam te 2-3 skille wyżej, bo to nie kosztuje zbyt dużo. I rzecz, o której prawie nikt nie wie. Czy to są jacyś tam super najlepsi gracze, czy jacyś tam początkujący. Bardzo zaskakujące odkrycie. Jeszcze jedną rzeczą, która zwiększa Might, to jest prędkość bohatera. Dokładnie. Jestem pewny, że większość tam super zaawansowanych, najlepszych polskich graczy, nie tylko polskich, ogólnie mówiąc, nie wiedziała o tym, że prędkość bohatera podnosi ilość punktów. Więc Ninja będzie po prostu bohaterem, który da największą ilość punktów ze wszystkich innych. Okej. Teraz a propos gildii. Mam Guild Hall'a. Żeby założyć gildię, potrzebne jest 500 tysięcy złota i ten budynek. Nie pamiętam, jakie tam są na niego wymagania, ale to chyba trzeba Town Hall po prostu mieć na którymś poziomie. Ja mam na 9, to nie jest nic takiego, można spokojnie dosyć szybko go wybudować. Gorszą rzeczą są skarbce. Moje są akurat na 12 poziomach i je leveluję. I teraz jedna rzecz. Jeżeli prowadzicie low might account, czyli takie... Okej, totalnie straciłem wątek, o czym mówiłem. Ktoś mi wszedł do pokoju, musiałem przerwać nagrywanie. Ale było coś o gildiach i... Aha. Jak ulepszacie skarbce, to nie wiem, czy wielu z was o tym wie, ale jest pewien limit. Musicie także ulepszać town hall. Teraz na przykład nie będę mógł ulepszyć skarbce na 14 poziom, ponieważ jest blokada. Będę musiał chyba ulepszyć Town Hall na poziom 11, więc nie zapominajcie ulepszyć ratusz. Zresztą to jest jeden z najlepszych budynków, ma najwięcej życia. I także daje nam mury. A mury są akurat bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o obronę. O, macie tutaj. Chyba przy Town Hallu 9 poziomie się dostaje. Dostaje się budynek gildii. Po ulepszeniu dostanę skarbca i o, pomniki będą, jak fajnie. Okej, więc zakładamy gildię. Pytanie, jak tą gildię nazwać? Gildia tylko dla Polaków, tylko dla przyjaciół? Ja bym powiedział, że dla przyjaciół, nie tylko dla Polaków, bez przesady. ACDC SG. SG to jest Smurf Guild. ACDC to jest główna gildia, to jest taka gildia podrzędna. Tak, sądzę, że to będzie dobra nazwa. Bierzemy sobie orzełka. To są płatne banery. Normalnie nasza gildia ma kotwicę. A to kosztuje 300 gemów. Damy 300 gemów za orzełka? Damy, czemu nie?
czy może trzymać się zasad, że robimy kotwicę. Dobra, dajemy orzełka. Jesteśmy patriotą. Patriotami jesteśmy, więc te 300 gemów dużo nie zmienią. Ok, najpierw napiszemy line. To jest mój line. Co to jest? To jest aplikacja do czatowania. Większość graczy z Castle Clash'a używa jej. Można tam fajne grupy, czaty zakładać dla wielu osób. Jak chcecie, możecie pobrać to w Google Play'u. Albo w Google Play'u to można pobrać, albo w iOS sklepie, można też na komputer, gdziekolwiek, po prostu jak chcecie sobie popisać z jakimiś graczami albo ze mną, to pobierzcie to. Są tam też czaty gildii, bo pisanie w grze wcale nie jest przyjemne. Line, give me favor. To coś w ogóle pisze. YouTube zrób. Zrobimy na razie taką nazwę Might Zero. Okej, co mi tam? Pozycja 250 tysięcy gildii jest aktualnie. I wpłacajcie shardów tyle, ile chcecie. Na razie bossa nie będziemy robić, dopóki nie będziemy mieli wystarczającej ilości dobrych graczy. Co jeszcze? To wszystko. Tak mi się wydaje. Więc dzięki za oglądanie. Jak chcecie, dołączcie do tej gildii. Nie zapomnijcie zostawić lajka, coś w komentarzach napisać. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to zasubskrybujcie, powiedzcie o nim przyjaciołom. Przyjaciół, tak? Dobrze odmieniłem? Nie. Nie wiem, nie jestem już pewien, już wszystko zakręcone, cały chodzę. Zamyślony, bo mam jeszcze parę innych spraw na głowie. Okej, to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Jak chcecie mieć kolejny odcinek, to piszcie do mnie. To mnie na pewno zachęci, żeby zrobić go wcześniej. Komentował dla was rupl.